Wow! Zadziałało, zadziałało! Zobacz, ile piany! Tre, 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 tre! Bogdan, Bogdan, co się stało? 3, 2, 1, 0. Jesteście na kanale Miss Nicole. Dzisiaj jesteśmy bojownikami sprawiedliwości. Tak! Dzisiaj będziemy rywalizować w testowaniu lifehacków z TikToka. Każdy z nas wybierze kategorię, z której będzie testował lifehacki z TikToka. Raz, dwa. To naprawdę działa! Ten, kto ma najskuteczniejsze lifehacki, wygrywa i otrzymuje... $1000! A oto pieniądze dla zwycięzcy. Ej, daj chociaż powąchać! To co, działamy! Mamy listę produktów i zamierzamy to wszystko teraz kupić. Zjem je! Bogdan, to do lifehacków! Moje lifehacki dotyczą jedzenia, więc zjem je potem. Dzisiaj jest mój dzień! Właśnie jesteśmy w sklepie i ruszamy na poszukiwanie naszych produktów. Biegniemy! Okej, do pierwszego eksperymentu potrzebuję coli albo Pepsi. Nie, coli albo obu. Wezmę Pepsi. Pepsi. Okej, teraz wybierzemy olej. Obojętnie, wezmę najtańszy. I mentosy. Zdecydowanie weźmiemy te niebieskie z mentolem. Bo jak dla mnie ten w ogóle nie musuje. Piszcie śmiało w komentarzach, czy ten mentos musuje, bo naprawdę nie wiem. Okej, pierwszy lifehack! Wybraliśmy nasze najulubieńsze lifehacki, z którymi będziemy rywalizować. Zaczynajmy! Dobra, zacznijmy od tego, że zobaczymy wideo. Musimy wiedzieć, co sprawdzamy. Dodajemy mentosa do coli i oleju roślinnego. Teraz patrzcie, co się stanie. Fajne, mam nadzieję, że mi się to uda. Dobra, odkładamy telefon i wszystko wykonamy własnymi rękoma. Okej, na dnie była kola, więc najpierw nalewamy kolę. Tak, teraz olej. Mam nadzieję, że się tam nie zmiesza i nie będziemy musieli jakoś długo czekać, aż on wypłynie na wierzch. Olej ma mniejszą gęstość, dlatego powinien pozostać na górze. To chyba wszystko. Spójrzcie, jakie nam powstały przepiękne, przepiękne bąbelki. Bardzo fajnie, że się podzieliło na dwie części. Teraz mentosy. Mam nadzieję, że to nie wybuchnie. Musimy wrzucić więcej mentosów, aby było więcej reakcji. To jak, ziomki, jesteście gotowi? Ja nie jestem, ale wrzucam. Jakie piękne. Widzisz to? Patrz. Teraz mamy bulgoczącą lawę. Kurczę, klasa. Bardzo się cieszę, że tak wyszło. To było naprawdę piękne i fajne. Oznacza to, że mam jeden lifehack, który działa i otrzymuję jeden punkt. Hurra, udało się. Czas na kolejny eksperyment. Do następnego eksperymentu potrzebuję puszki coli, bo otworzymy ją bez użycia tego dzingla. Czasami on się urywa i nie możesz otworzyć, a my go w ogóle nie potrzebujemy. Otworzymy ją bez tego. Chodźmy. I tak. Mój lifehack jest dla ludzi, którzy zgubili zawleczkę od puszki Coca-Coli. Kupujesz puszkę, chcesz ją otworzyć, a zawleczka... A teraz potrzebujemy kartki A4. Musimy to złożyć. To chyba wystarczy. I trzeba ją pocierać tą stroną. Jedziemy. Trzemy, 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 trzemy. No dalej! Tu nie działa. Nie mogłem przegrać. Udało się! Tak! Jeden punkt dla Zlaty. No tak, jaki wielki supermarket, jaki wybór produktów. Tak, potrzebujemy właśnie Coca-Coli. Dokładnie. Mam nieodparte wrażenie, że wygram te konkursy. Lifehacki z jedzeniem to najlepsza rzecz, jaka mogła mi się przydarzyć w życiu. Tak, a kolejnym składnikiem, którego potrzebujemy, jest syrop. Przeszukałem już wszystkie półki i nie znalazłem. To chyba jest proste i sam go przygotuję. Nadszedł czas na lifehacki z jedzeniem. Poznaj swój ulubiony program Gotowanie z Bogdanem. Kola, syrop, czegoś nie rozumiem. Chyba musimy to jeszcze zamrozić. Butelka, kola. Syropu nie znaleźliśmy, więc zrobię go sam. Potrzebujemy cukru, szklanki i miski, żeby to wszystko rozpuścić. Dlatego zróbmy to. Tak, 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 tak. Sypałem cukier. Dodać taką samą ilość wody. Stawiamy na ogień. Mieszamy, 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 aż rozpuści się cukier. Teraz gotujemy syrop! Syropie, gotuj się! Nalejemy kolę do butelki. Uważajcie, żeby nie rozlać. Teraz przelejemy do tego naczynia. Ręce mi się trzęsą, to dlatego, że jestem zdenerwowany. Mam tylko nadzieję, że wszystko się ułoży i wygram te $1000. Spieniło się, jestem ciekawy, czy to zadziała. Naleję kolę na samą górę, tak, żeby od razu po otwarciu jej zawartość zaczęła się zagęszczać. Tak jak na filmie. Łap. Pa, pa. No, dajemy, spróbujemy.
Bardzo słodkie. Ale jak woda. Niestety lifehack uznaję za niezaliczony. I tak, do kolejnego lifehacka potrzebuję mleka. O, i kakao. Dawno temu widziałam następującego lifehacka na TikToku i naprawdę chciałam go powtórzyć. Ale nie wierzę, żeby to się udało, bo kakao będzie na 100% mokre. Zaraz zobaczycie. Nie no, jeśli to mi się uda, to będzie po prostu bombowo. No to jedziemy. Jeśli dobrze zrozumiałam, to jest bardzo proste. Wlewamy mleko i na łyżkę nakładamy kakao. Zanurzamy łyżkę w mleku i uważamy, aby kakao się nie zamoczyło. Teraz bierzemy igłę i powoli zanurzamy łyżkę w mleku. Należy zachować ostrożność, aby mleko nie wymieszało się z kakaem. Nie, to nie może być prawda. Chwila, co się stało? Właśnie zanurzyłam łyżkę... Jestem mistrzynią kakao! Zatem drugi lifehack również działa. Oznacza to, że mam 2 punkty, a $1000 będzie moje. Ha! Desperacko potrzebuję noży, aby stworzyć niesamowite i modne okulary. Gdzie noże? Cóż, nie mam szczęścia do znalezienia kolorowych, fantazyjnych noży, więc zrobię z takich przezroczystych, zwykłych. Ale i tak wygram. Okej, bierzemy zakupione noże i sprawdzimy, jak to zrobić poprawnie. Noże, kuchenka. Cóż, plastik się topi, więc powinno wyjść. 2 noże i tak włączamy. Boję się. Najpierw rozgrzewamy tutaj. Zaraz się rozpłynę, już mi jest gorąco. Jako dziecko podpaliłam kuchenkę mikrofalową, ona eksplodowała, dlatego się boję. Ugina się! Jeszcze chwilę. Kurczę. Mamy to! Ale super! Będę miała nowe letnie okulary. Dzieci, nie róbcie tego w domu, chyba że pod okiem rodziców. Rozumiecie? Muszę je teraz połączyć. A, rozumiem. To się topi i skleja. Wow. Mam okulary o zapachu spalenizny. Teraz składamy je do lodówki, aby trochę ostygły. I tak, oto moje okulary. Myślę, że to najnowsza moda, trend. Jak reżyser. I jeszcze jedna uwaga. Wykrywam. Przejdźmy do naszego kolejnego lifehacka. Sekretny lifehack, o którym wiedzą tylko ci z odległego świata. Balony, przyprawy i sól. Ziomeczki, czy to nie fajne? Biegniemy szukać balona. Znalazłem, jak mogłem je przegapić? Ziomeczki, czy widzicie? To znak gry w kałamarnicę. Widzieliście nasz najnowszy film z grą w kałamarnicę? Jak nie, to obejrzyjcie koniecznie. Teraz potrzebujemy przypraw. Te się nadadzą. Weźmy talerz i potrzebujemy jeszcze trochę soli. Wysypmy warstwę soli i przyprawy. Pocieramy. Tre. Przykładamy. To działa. Wydaje mi się, że zapracowałem na 1 punkt. Ziomki, dzisiaj sprawdzamy lifehacki. Znam jeden bardzo fajny lifehack, który znajdziesz na YouTubie. Problem w tym, że nie każdy jest w stanie go wykonać. Wiadomo, że tylko nieliczni mogą to zrobić. To naprawdę najlepszy lifehack w historii YouTuba. Czy myślisz, że tobie się uda? Powiem ci, a ty spróbujesz. Najlepszy lifehack w historii YouTuba polega na zasubskrybowaniu tego kanału. Gdy zasubskrybujesz, YouTube będzie polecać ci najfajniejsze filmy. Ale masz tylko 5 sekund, żeby zasubskrybować. Spróbujmy razem. Ruszamy. 5, 4, 3, 2, 1. Udało się? Gratulacje dla wszystkich, którym udało się zapisać na czas. A jeśli tego nie zrobiłeś, przykro mi. Ale nie martwcie się, myślę, że innym razem się uda. Nie zapomnij zasubskrybować kanału, bo to bardzo, bardzo ważne. Potrzebujemy cię. Jesteś bardzo ważny dla naszej rodziny. Jeżeli jesteś dziewczyną, to też. Wszystko, kontynuujemy testowanie lifehacków. A tobie życzę jak najlepszego nastroju. Mua! Do następnego eksperymentu potrzebujemy sita, świecy i papieru. Problemem tego eksperymentu jest to, że papier bardzo łatwo ulega zapaleniu. A jeśli weźmiemy sito, to się nie zapali. Przynajmniej tak jest na filmie. Teoretycznie sito jest przezroczyste i papier powinien się zapalić. Wiesz, co mnie teraz niepokoi? A co jak się zapali? Dobra, sprawdzamy. Ziomki, bądźcie ostrożni i w żadnym wypadku nie powtarzajcie tego lifehacka bez rodziców. Zwłaszcza w zamkniętych pomieszczeniach. Cóż, myślę, że wszystko zrozumiałam. Papier zapala się bardzo, bardzo łatwo. A teraz wkładamy ten sam papier do sita. Zbliżamy go do świecy tak, aby bezpośrednio dotykał płomieni.
Ups, tylko kilka razy zbliżyłam się do ognia. Ale można to zobaczyć. Sito jest wyraźnie przypalone, a papier jest nienaruszony. Nieważne, że przed chwilą był w ogniu. Widzicie? Papier jest nietknięty, ale sito to inna historia. Czy wiecie, co to oznacza, że trzeci lifehack działa? Ruszamy! I tak, moi kochani, do sprawdzenia kolejnego lifehacka potrzebuję ręcznika. Wyobraźcie sobie, że wychodzicie spod prysznica, chcecie go założyć, o tak, i on spada. Dlatego obejrzymy kolejny lifehack z TikToka. Jeśli założę ręcznik w taki sposób i kręcę się po kuchni, zmywam naczynia, idę pobiegać, to za każdym razem spada, zawsze. Ale co jeśli założyć go w taki sposób? Trzyma się. Okej, facet owija się ręcznikiem, tak jak zazwyczaj robią to chłopcy. Mam zamiar się owinąć tak, jak robią to dziewczyny. Spróbujmy. Okej, kucyk. Okej, zawińmy się tak, a potem przełóżmy dwa razy. O kurde, trochę spada. Raz, dwa. To działa! Teraz zawsze po prysznicu będę się owijała w ten sposób. Napiszcie w komentarzu, jak często bierzecie prysznic. Raz dziennie, dwa razy dziennie, co drugi dzień, czy bierzecie co trzy dni. A może minął już miesiąc, odkąd byłeś pod prysznicem? Kto wie? Okej, nie teraz, ale wrócę tu. Aby sprawdzić kolejny lifehack, potrzebujemy czekolady. Czekolady i balonów. No tak, musimy wziąć czekoladę, a Nicole ma w domu balony. A teraz sprawdzimy kolejny lifehack. Tajny hack z czekoladą balonową, który musisz wypróbować natychmiast. Będziemy potrzebować czekolady i balona i zrobimy bardzo fajną czekoladową figurkę. Stawiamy garnek na ogień, bierzemy drugie naczynie i co najważniejsze, czekolada. Ukryli ją przede mną, więc będę musiał jej poszukać. Czekolada. Kupiliśmy 3 tabliczki czekolady. Czekoladę łamiemy, żeby się szybciej rozpuściła. Druga czekoladka rusza do boju. Tak, nasza czekolada się rozpuściła. Potrzebujemy głębokiej miski, aby pomieścić ten piękny balon. Oby tylko nie pękł, bo czekolada jest bardzo gorąca. Wygląda bardzo fajnie, bardzo fajnie. Jestem pod wrażeniem. Nasz balon... To było straszne. Wygląda na to, że nasz lifehack nie zadziała. Bogdan, co się stało? Okazuje się, że chyba nie jestem dobrym kucharzem. Teraz na pewno nie wygram tego wyzwania. Teraz, Bogdan, ty zajmujesz się sprzątaniem. Papa! 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 Ja jestem w szoku. Nie mogę opisać tego bólu. Do kolejnego eksperymentu będę potrzebować serwetek. Mam dziś zielony strój i te serwetki są zielone. Pasują mi. O, i będę potrzebowała wacików. Okej, kolejny lifehack. Myślę, że to niezwykle trudne. Czemu tak myślę? Nie wiem. Spróbujemy zrobić markery własnoręcznie. Zacznijmy od czerwonego, bo chcę, żeby kolor był naprawdę jasny, jasny, jasny. Nawet nie zaczęłam jeszcze lifehacka, a już jestem brudna. Bierzemy serwetkę i wacik. Następnie zawijamy tak, aby końcówka była widoczna. Pamiętajcie, aby zawinąć naprawdę mocno. Było bardzo ciemno, więc zapaliliśmy światło. Spójrzcie, już owinęłam wacik serwetką, a teraz to wszystko musimy ciasno owinąć taśmą. Taśma! A teraz to wszystko owijamy taśmą. Tutaj mamy coś na kształt markera. Teraz musimy zebrać farbę i wcisnąć ją do naszego markera. Serwetka powinna wchłonąć całą farbę. Sprawdźmy teraz, jak to działa. Udało się, zadziałało! Następny lifehack będzie związany z materiałami papierniczymi. Czego potrzebują? Potrzebują ołówków. Łączymy je w taki sposób. A teraz musimy je związać gumkami. Nie jestem pewna, czy to zadziała, ale mam nadzieję, że tak. Bierzemy gumkę i tak jak widzisz, łączymy ołówki. Zadziałało. I tak, połączyłam te ołówki. A teraz będziemy rysować korony naszymi ołówkami. Patrzcie. Tutaj mamy koronę. Zakreślamy w dół, w górę, w dół. Cóż, w zasadzie to ja tak rysuję. To dziwne, ale działa. Ale nie mogę powiedzieć, że to jest fajny lifehack. Tak nie wygodnie się rysuje. O wiele łatwiej jest wziąć kartkę papieru, przyłożyć ją do rysunku i zbliżyć do światła. Lifehack z laty. Ale zadziałało, jeden punkt. Do kolejnego lifehacka potrzebujemy ogórka. Ogóreczek. Po prostu ogóreczek. Wróćmy też do Coca-Coli, bo okazuje się, że potrzebujemy też puszki. Cola i ogórek. Jak połączyć ze sobą te dwie rzeczy? Hmm? Nie wiecie, ale pokażę wam.
Strasznie się zmęczyłem tym sprzątaniem. Przyszedł czas na kolejny lifehack. Żeby go sprawdzić, potrzebujemy kole i ogórka. Umieścimy to tutaj. Teraz ostrożnie otworzymy puszkę. Lekcja po czekoladzie. Wylewamy resztki coli. Potrzebujemy noża i obejrzyjmy sobie lifehacka. Fajne! Wydaje mi się, że jest to bardzo prosty lifehack i na pewno mi się uda. Odwracamy puszkę, przebijamy, koniecznie na taki kształt. Teraz podnosimy, ale uważajcie, żeby się nie skaleczyć. Odkrajamy kawałek ogórka i po prostu przekręcamy. Nie mogę się doczekać efektów, umieram z ciekawości. To chyba nie działa. Coś czuję, że TikTok mnie oszukał. To w ogóle nie działa, to jest bez sensu! Troszkę to poprawiłem, teraz pokrójmy ogórek na równą część i spróbujmy jeszcze raz. Wydaje mi się, że teraz jest chyba dużo lepiej. Voila! Mam jeden punkt! Do kolejnego lifehacka będziemy potrzebować wacika, dezodorantu i szklanki wody. Bierzemy dezodorant, zobaczmy właśnie jak to zrobić. Aha, w zasadzie nic trudnego. Dobra, zobaczymy. Musimy więc wziąć wacik i spryskać go dezodorantem. A potem po prostu bierzemy wodę i robimy to. To musuje bardzo mocno. Moim zdaniem to działa. I jeszcze jedna uwaga. Udało się, tak, znowu sukces. Woo! O, cześć! O, co wzięłaś? Dezodorant, a ty? Chcę kupić szampon. Ale moment, po co ci ten dezodorant? Do mojego eksperymentu? A tak przy okazji szukasz szamponu, czyli nie masz tak ciekawego eksperymentu jak mój? Nicole! Bachur. Nicole uważa, że ma najciekawsze eksperymenty. Jest pewna siebie. Mam pomysł! Zauważyłam, że Nicole bierze najtańsze rzeczy. Jeśli wezmę te najdroższe, mogę wygrać te $1000. Co za genialny pomysł! Boże, dziękuję ci za mój bystry mózg. Drogi szampon, drogi. Okej, czas obejrzeć kolejny lifehack. A, odkręca prysznic, wlewa szampon i szampon... O, czekaj! Czy to oznacza, że można nim myć włosy i całego siebie? Wow, muszę to sprawdzić! Tutaj mam szampon, zgubiłam ten, który kupiłam, ale przynajmniej jestem, użyjemy więc tego. I mamy prysznic. W sumie mamy wszystko, ruszajmy! Odkręcamy prysznic... O, mogę to odkręcić, wow! Wlewamy szampon... To się nie wypełnia, bardzo dziwne. Dobra, wlewamy na górę... Okej, wlewamy szampon... I zakręcamy. Subskrybuj i polub! Nigdy wcześniej tego nie robiłam, ani nie widziałam, ale TikTok oferuje filmy pokazujące, że Chińczycy już mają takie prysznice. Fajne, co? Napiszcie w komentarzu, czy widzieliście, czy nie. Biorę prysznic! Patrzcie, ile piany! Wow! Wygrałam! Kolejny punkt! Wszystkie moje lifehacki zadziałały! Żeby sprawdzić nasz kolejny lifehack, potrzebujemy chipsów. Wyobraźcie sobie chipsy, a my w nich, w tej paczce, coś będziemy gotować. To mi się chyba po prostu nie mieści w głowie. Tak, mamy tu śmietanę z cebulą, kraba, ser i śmietanę z cebulą. Jakie wybrać chipsy? Ciekawy jestem, jakie wy chipsy lubicie. Napiszcie w komentarzach, na pewno przeczytam i polubię. Jeżeli jest like, to na pewno ode mnie 100%. A ja wezmę te. Te na pewno są bardzo smaczne. Tak, do następnego lifehacka będziemy potrzebowali warzyw, pomidorki i paprykę. Będziemy potrzebowali również cebulki, chociaż nie przypadam za cebulą. Ręce mi po niej śmierdzą, a sama nie jest jakaś smaczna. Chociaż można by wykorzystać je w potrawach, wtedy są trochę smaczniejsze, chociaż no... lepiej nie używać. Kiełbasa. Obyś tylko przetrwała do lifehacka. Mniam. No co, mamy ostatni lifehack i ten najprawdopodobniej jest najsmaczniejszy. Kulinarna rozkosz to po prostu dar od bogów i czas go wypróbować. Potrzebujemy kiełbasę, ser i... pop! A miałem nadzieję, że dzisiaj niczego nie stłuczę, nie rozleję, nie wysadzę, nie wywołam żadnej powodzi. Czego potrzebujemy teraz? Musimy sprawdzić filmik z lifehackiem.
A, wszystko jest niezwykle jasne i zrozumiałe. To będzie po prostu najwyższa sztuka kulinarna. Mieszamy widelcem. Ciekawe, jak to wyjdzie. Do chipsów dodać jajka, kiełbasę, paprykę, ser i cebulę. Wszystko do chipsów. Myślę, że to będzie bardzo smaczne. A teraz wrzucamy to do gorącej, wrzącej wody. Dziwne, opakowanie się nie kurczy. Myślałem, że jest plastikowe. To chyba dobrze. Mój lifehack zadziała i na pewno wygram 1000 baksów. No i się najem. Minęło 15 minut, chodźmy po to. Mam nadzieję, że będzie pyszne. Kurczę, torba się zepsuła. Za bardzo wierzyłem w ten lifehack. Chciałem nakarmić ziomków, zdobyć kolejne punkty i ich pokonać. A tymczasem myślę, że nic mi chyba się z tego wszystkiego nie uda. Bogdan, co tu? No co, to lifehack, który nie zadziałał. Tak czy inaczej, cieszę się, że ci się nie udało, ponieważ odniosłam sukces. Tak bardzo się starałem dla ciebie, to dla ciebie. Fuj, obrzydliwe. Bogdan, proszę. Dziękuję i miłego dnia. Nie. Nie polecam tego lifehacka. No i co, jak wam minął dzień? Wspaniale! Szczerze, mój dzień nie był tak udany, jak się spodziewałem. Myślałem, że wszystkie lifehacki są fajne i wszystko się jakoś ułoży i wszystko skończy. A ile z nich wyszło? 2? Dobra robota. No, przynajmniej 2. Ja mam 5 na 5. Ja też mam 5, wygrałyśmy! Wygrałyśmy! Tak. Czekaj, to znaczy musi być jeden zwycięzca, a jesteśmy 2. Tak, i co robimy? Nie wiem. Podzielmy się, 500 dla ciebie, 500 dla mnie. Tak, to ma sens. To logiczne. Za to ty jadłeś smacznie, masz czekoladę na spodniach. To jest Michael. A, jasne. Uj. Dziękuję. Zapach pieniędzy. One śmierdzą. Nie podoba się, to oddaj. Nie. 3, 2, 1, 0. Jesteś na kanale Miss Nicole. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu do końca. Nie zapomnijcie nacisnąć przycisku lubię to, a my uciekamy. Pa, pa.